Jadę, wjeżdżam do was terenowo. Ej, tu ktoś ma ten, półcalówę, Shino. Ona działa? O Boże, zepsuta trochę. O, to półcalówę nam się przyda. Mamy miejsce na półcalówkę w bazie. Siadajcie do tego. Dobra, to jadę do was. Sushi, bo wyłącz tego slow moda i pytanie na kogo... Kto włączył slow moda? Sushi. Ja przedtem włączyłem, jak się... Jak dogar. Dzwonili. Do pick-upa wsiadaj, so. Kurde, spokojnie! No ile mówić można, no. No ile można mówić, no. Denerwuj się, Reaper, bo ci coś pęknie. Dokładnie. Kto cię tak nauczył się denerwować tak szybko? Stulejka ci pęknie i co wtedy? Dokładnie, pęknie ci stulejka, kurde, w powiece i koniec będzie. No my nie ogarniamy już później. Reaper ćpiał. No chyba, kurde, miły ty w ogóle się nazywa. Wy obaj jesteście dzisiaj. Już chyba za dużo dzisiaj ze sobą grali. No, takie heheszki z was się zrobił. W jakie dni będę na IM? W każdy dzień będę na IM. Ktoś z was jedzie na IM? Mogę z Reaperem grać po prostu. Ja jadę. No, miły, jak się ja miałem zamiar. To, Mr. Kongo, ty jedziesz? No pewnie, zawsze. No pewnie, czy ściemniasz teraz? No kurde, nie no, sobie żartuję, ale tak jadę. Dobry żart, dobry żart. Kurde, ja powiem ci już, Mr. Kongo, że tak się uśmiałem, chyba cały czat też się uśmiał, wydaje mi się. No pewnie. Kurde, szkoda, że nam, powiem wam, wywaliło tego live'a. Znaczy, że takie problemy, ale dobrze, że już działa. Masz jakąś optykę, Patryk, bo ja mi się najbardziej podobał telefon, co? Nie, ja mam optyk brak. Ej, będziemy musieli... O kurde, koło nam urwało, co nam urwało, kurwa, prawda? Ej, chłopaki, musimy coś ogarnąć. Nie może być tak, że ktoś się pyta o optykę i ten tutaj, bo ja live'a prowadzę. Nie wiem, się pytaj, możecie ogarnąć sobie gadanie na przykład w grupie w grze, nie? I wtedy ja mam wyłączony dźwięk tam. Ja mam wyłączony, możecie w grupie gadać spokojnie, bez problemu. Helka od nas, helka. I ja nic z tego nie będę słyszał i to by było najlepiej, a jak ktoś jest przy mnie, to nie gada tu normalnie na C-Speaku, chyba ma, że ma coś zajebiście ważnego do powiedzenia albo coś śmiesznego. Helka leci. Bo naprawdę, bo będziemy w końcu musieli tak... Co, helka leci do nas? Dobra, tak się... Działa. Tak się to skończy, że będziemy tu wrzucać po 5 osób i tyle, nie? I będzie głupio, bo reszta będzie mogła tylko słuchać co najwyżej. Nie? I będzie, kurde, mega słabo. Jakiś gruby donate leci, ale to taki gruby, że pan Świnka normalnie aż się odezwał. Ale, aha, nie włączyłem tego, stream tego. Patryk, orientujesz się, czy mamy gdzieś wodę w bazie? Mamy. Moi drodzy, Alban, $2 za pomyślne naprawy, dzięki Alban. A mniej więcej gdzie? Dzięki Alban. No nie wiem, gdzieś tam po starych szukaj. Naprawy są najbardziej pomyślne. Właśnie nic nie widzę, a właśnie umieram z spragnienia. Rubar, my cię podniesiemy przecież. Ja wiem, że mnie podniesie, ale jak wstanę, to chyba też będę miał zero, także... A czemu my na Independent w ogóle gramy? No bo... Bo, żeby nie było żadnych troli. Żeby nas trole nie było tam... Pamiętasz, co było tak, tam? No pamiętam, ale trzeba by było admina ogarnąć, nie? I wtedy by było załatwione. Graliśmy w 5 na 20 z klanu ruskiego i... Ich pojechaliśmy. Ruscy naprawdę nie umieją grać w tą grę. Ich pojechaliśmy, Ruba. Tak? Kurde, no nie wiem. To czemu jak ze mną wszyscy grają, to kurde jest 20 na 3 i giniemy wszyscy. Wytłumaczcie. No bo jest to dużo na live. Rubar, szkoda, że nie gracił tej akcji z orką. Chłopaki, chodźcie ktoś do mnie. 200 mi nakłada. Z bazy. I dzięki. Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja biegnę. Czemu ja biegnę do zielono? No bo musimy auto wziąć tam. Wy naprawdę zepsuliście sobie tam samochody? No zepsuliśmy, kurde. Reaper tutaj. No bo jak jest krzak... Pancerze, nowy polski dodatek do armii. Graliście na tym Bornholmie całym? Ja, no to w Breaking Pointzie, do Breaking Pointa ta mapa jest. No dobra, ale oni tam zrobili live i co? No to jest gówno, przecież tam są miasta na obrzeżach co? I masz ten, i masz na środku masz samo pole. No i co się tam robi? Ale co, mapa jest gówno czy serwer jest gówno? No mapa jest gówno. Aha, to po co oni serwer na niej zrobili? Nie wiem, może... Komuś się podoba, mi osobiście się nie podoba. Zrobili tak, żeby się podobało ludziom nazwy po nazwie. Rolnikom, żeby się podobało pewnie. Kto ma tę grupę? Ja grupę i ma kogo dodać? Kejna. Może to nie? Last, ale coś im donaty nie działają, ale nie wiem czemu, będziemy musieli do tego dojść kiedyś. Bo widzę, że last nie działa. Nie wiem czemu. Boże. Nie słychaliście. Dobra, Boże, mam jakiś stary, a weźmy zmieńmy to Reaper na jakiś fajniejszy, taki co nie buczy tak głośno. Oj, nie! No ale to jak znajdziemy, to możemy zmienić, bo póki co... No wiem, F1 właśnie. A weźmiemy tą ścianę, bo ona jest zajebista. Weźmy. Coś. To ja ją wezmę, okej? Jak ci za głośno, to wciśnij F1. A co się wtedy dzieje? Wyciszę ci dźwięki. Naprawdę? No.
A czekaj, co ja robię? Czemu ja się patrzę na ten teren? Weź tylko loady i daj. Nie, ruszaj ty. Spokojnie. Plażę czy nie? Patryk nie przyjechał wejść do mnie. No to poczekaj, nie ruszaj się. Żarcie jest na pewno w bazie, a naprawdę tak wycisza zajebiste, od kiedy takie coś, a to jest potem dwa? To jest na serwerze tylko. W stali bazie powinno być. Zaraz umrę. To tylko na tym serwerze takie coś jest? Tak, tak. A jak? Że to? F1 jak wciśniesz, to wycisza dźwięki. Jak głośną helką na przykład. Cóż i bo, wiesz, że czarne nie pogrubia, czarne kradnie. O, do tego się przesiadamy, chodźcie. Niech kierowca przełoży tą ścianę, co? Panowie. No to weźcie loading, tylko load. A to tylko Reaper, ty jesteś na to tam, taki silny. RPG tu jest w bagażniku, biorę, zakładam go, kurde, zdejmuję kominiarę. I apteczki nawet. No i polutowali mi apteczki. Tylko co? Nie. Puszcz, no jest tam dalej chyba. Puszcz to, ząbek. Daj load in, nie dawaj move. No load in, nie bierzcie load in i tak, bo i zabijacie ludzi i możecie zniszczyć pojazd. Tak, klikajcie na przedmiot load in i na pojazd tak, wtedy. No, i wsiadłeś. Tak się robi? Się aha, i to nie trzeba ten... A czemu ja nie mogę wejść? A nie mogę, tylko to mam... Oh fuck, czekajcie. Że zapomniałem, jak się w tą grę gra. Że mogę RPG-a wyciągnąć, będąc na bagażniku? Tak, nie. Nie na bagażniku. Mr. Kongo! No mówię, nie przecież. O czym ja dzisiaj mówiłem? O tym, że ty się odzywasz, nawet jak nie wiesz. I ja pytam, czy mogę, a ty pierwsze co odpowiadasz, tak. No bo się pomyliłem powiedzieć, a później... Ale nie, to w ogóle nie mów nic, no. Spokojnie. Spokojnie, Kongo. Ja zablokuję Konga, żeby nie może gadać na TS. O, zrób tak. Nęcanie Kongo, tak na chwilę robisz. Macie tą 50-kę, czy nie? Teraz testowy. Kongo ma jeszcze taki młodzieńczy zryw w sobie i po prostu musi coś. Ale nie mówcie mi, że my jedziemy teraz do bazy, tak? No to musicie mnie podnieść. Ja pierdolę, ej, to nie mogliście na większym zadupiu tej bazy postać? Naprawdę tam mamy bazę? No ale dobre, słuchaj, to jest tak. Jedno miejsce to jest świetna pozycja, bo jesteśmy na wzgórzu. No ale nie ma tu ludzi pewnie, sami ze sobą gracie, tak? Nie, ale jeździmy na misję i nas atakują też. Wiesz, jak dzisiaj co przeżyliśmy, jakie piekło, chyba 10 dni. To jakieś pół godziny się pojawia helka nad nami, także mamy ich przed tej broni. No powiem wam, że i tam coś w ogóle był jakiś hamerek za ścianą. No powiem wam, że nie wiem, jak widzę, ja bym wolał być w samym centrum mapy. O. W samym centrum mapy to non stop mieliśmy akcję, coś strzelał i nas wysadzał. A myślisz, że streamerzy tu nie przyjadą? Albo jak zaznaczysz na mapie, że to jest nasza baza, to nikt tu nie przyjedzie? No jak zaznacz, no to zaznaczcie, kurde. Serwer nie jest na tyle pełny, nie? Tak, żeby tyle... Przyjechał tu dzisiaj Strider, przyjechał 50-ka. No ale no to stary, jak to jest cała wasza akcja przez cały dzień, Strider i 50-ka, to nie, no, chyba zaśniemy w tej bazie. Cały czas. Potrzebuję picia i jedzenia, macie odpowiedź. Jest tam w bazie. Mamy. Nie ma w bazie, nie mówcie, że... Nie wiem, nie chcę waszej bazy obrażać, ale jak jeszcze zobaczę trzy mury na krzyż i jedną wieżyczkę, to będzie mi smutno. Masz coś w tym. Ale co, mamy na razie za mało elementu. Ja się spokojnie. Wiesz, to chyba są. Zobaczymy, co to, żeście z chłopaki zbudowali. Wiesz, że dzisiaj był live serwerajczy, bo od 4 godzin pracuję, w tym sensie No, my ja miałem bazę zbudowaną, porobili. Tylko... No, już tam Erubar mi opowiadaj o bazach, które ty już miałeś zbudowane. Wiesz co ja miałem? Ja ci wyślę. Wiesz co ja miałem, jak offline byłem pobudowane? W Minecrafcie, zaraz zobaczymy. Czy to jest baza na nasze możliwości? Na razie jest za mała, czy na nasze możliwości. Nie, jak już macie bazę, to musicie ją chwalić, a nie mi tu mówić, że jest za mała. Powiedzcie, że to jest idealna baza do obrony, że słuchaj, super. Słuchaj, bunkrów takich jeszcze nie chciałeś. No nie wiem. Bunkier zakończył. Zaraz zobaczę, jakie bunkry. No. Powiem wam, że kurde. No i patrząc na te ściany randomowo porozrzucane. A czekajcie, tutaj już lepiej. Tam jest śmietnik. Tam jest śmietnik, mówicie. A. No dobra, myślałem, że tamto to jest baza. I takie bunkry na powierzchni. A, to jest tak, kurde. No dobra, to już mi się podoba. Gdzie macie żarcie? Bo znowu umieram. No, żarcie chyba nie ma, ja też nie wiem, bo tam w ogóle nie było. O Boże, to niech ktoś pojedzie do miasta czymś. Ja chcę jechać na przygodę. Bo ja nie chcę w tej bazie jeszcze siedzieć, bo fajna jest, najlepsza baza jaką widziałem na świecie, ale pojeździłbym gdzieś. Fajny tam. Wiecie co jest za problem, że do najbliższych kurde no... Misje się też tu respią.
Dobra, ale dwie godziny do myspy. Jak jesteś na środku, to masz wszędzie blisko, a jak jesteś z boku, to masz wszędzie daleko. No. Będziemy mieli Elkę. Kto jedzie ze mną? Coś ty ćpał. Kto jedzie ze mną na misję? Nie żebym chęcił, ale 2 na 10 wam napisali. Nikt ze mną nie jedzie na misję, mam sam jechać? O, Bulion, ty prowadzisz na misję? Ty, Eru, czekaj, co ty masz? Ja muszę się uzbroić, po pierwsze. Nie, Reaper, ratuj mnie. Co? Ja nie mam żarcia, zaraz znowu umrę. A, kurde, miły, nawet ty się w ogóle nie odzywali. 10 żarcia, będę tak... Dobra, mam Ząbka, mam Zolciksa, Reaper, ty jedziesz? Ja mam problemy z uzbrojeniem póki co. No to stary, to patrz jak ci odjeżdża ekipa, kurde, na przygodę jedziemy. Ej, nie mam w ogóle Nocto, ma ktoś Nocto? Nie, Bulion, zapraszam do mnie. No i ktoś go okresza, właśnie zabrał. Nie mam. Tu masz pysaczek jak chcesz. No i właśnie. Kamyszowie macie. I Nocto. Dobra, chłopaki, czekajcie, bo się zagapiłem, bo czytałem czat właśnie. W Kamyszowie co mam? Macie pikapa czerwonego i tam jest zapakowane parę ścian. Dziękuję. I bunkier. W Kamyszowie, gdzie jest Kamyszowo? Komarowo. Kamyszowo jest Kamyszowo. Nad lotniskiem? A nie, za. No tak. Brawo, za. O Boże. Nie możemy strącić tego helikoptera RPG-iem? Ale to są boty i one latają tutaj 30 razy. Czuję tutaj, że ten hamerek to jest super akcja, przygoda, wiecie? Ale tym razem nam się uda. Tym razem to nie będzie tak jak przed chwilą. Dziwna sprawa, że mi się postać chyba zbugowała. Ej, ale jedziemy trochę głupim samochodem. Co się stało? Na inny slot wejdź. Ja też tak miałem. Kurde, nic już nie widzę. A radaru macie, panowie? Póki co nie. Nie ma tu radaru na imporze. Ojej. I to jest najgorsze w takiej bazie teraz, bo ani się tu nawet respić nie możecie. Ale są, jak jesteś w grupie, to zwykle respicie po najbliższych wioskach. No nie wiem. Nawet jak zginiesz, to respisz się obok i masz kilometr. Powiem ci, Erubarn, że tu kurde bronisz tej bazy, ale moim zdaniem ja bym to postawił... Jak inforem bym grał, to bym to na pewno w wiosce postawił, której się na środku, no i tyle. Ale w wiosce się nie da tak bazy postawić. Da się, trzeba dobrą nie taką wioskę biedacką postawić. Na przykład jest takie Pulkowo, które ma dwa domy na krzyż. No. I przygoda, stary. Pamiętacie tą bazę, co po jednego dnia nad Gunstorem nad... A ja pamiętam i ona była też dobra. No nie była najlepsza, bo była przy lesie i ten, ale była ale dobra. Ale nie mogliśmy jej odbić. Znaczy powiem ci tak, zbudowana była najlepsza, miała trzy duże wieże, no jak nie cztery. Miała radary, miała pełno ten, miała wjazd w ogóle, miała dla samochodów taki ślimak, że się nie dało rozpędzić w nim. No to jak mi światło nasza świeci... poprzednia baza też coś takiego miała. No nie, nasza to miała co najwyżej jakiś pachołek na środku, żeby się nie dało, a tamta miała cały, wiesz, ze ścian taki ślimak. Możecie włączyć światła w bazie? Czy może kurde. Ktoś się zaprosić, bo się przelogowałem? Powiem wam, no nie, no, czekajcie. Jak się logujesz, ja miałem. Naprawczy, to jest naprawczy. Wiem, właśnie patrzę. Wyprostuję, weź go naprawę z niego, weźmy. A nie, dobra, nie mam. A czekajcie, no to czekaj, to był naprawczy, że się da z niego naprawę wziąć? Tak. Powiem sobie, szybę naprawił. Okay. A da się naprawić nim? Nie, bierzesz z niego tylko naprawę. No, tylko naprawę można wziąć, jedną chyba tylko. Nie, jedną chyba możesz mieć. Jak chyba ją zużyjesz? A, nie mam... Boże, ja nawet nie wiem jak wsiąść do niego na kierowcę teraz. No kto zakosił tą... Czekajcie, gdzie tu jest kierowca? Patryk, z drugiej strony, ja się coś takiego samego, czy ja? Kto zakosił tą broń ciągle? Można. Jak najbardziej można. Będzie fajne, nie? Ale to tak, sobie wiecie, co mi się nie podoba w tej przygodzie? Że my będziemy... Małą. Ja mam live'a, mam, wiecie, no nie mam go do no, 5 rano, nie? A przez najbliższe 2 godziny nie widzę, żeby się tu miało coś dziać. Będę teraz przez pół godziny jechał do... Nie wiem gdzie. Gdzie my w ogóle Gunstor jedziemy? Gunstor jest na wprost. Zobaczcie. Dobra, no to do Gunstora, no ale widzisz, no tego... Stary, do Gunstora, wiesz jak jest daleko do tego Gunstora? 5 kilometrów. Ząbek, ja nie skomentuję. Mamy przedłużenie. Tu postawimy kontenery pod murem. Jak będziemy je mieli. Albo ewentualnie będzie miejsce parkingowe dla samochodu. Pakować wam takie ścianki duże? Tak, pakuj wszystko co znajdziesz. Sobie w czarno. Kurde. Waletka, nie? Dawaj 24 halajwa dla przetestowania kompa, nie? Nie rzucajcie tu tych, bo na Nocto nic nie widać. Niestety, ale mówiłem. W zeszłym tygodniu był ten turniej zjebany, coś nie udał, nie? Ale no to był fail. No i nie mogłem 24 godzinnego live'a zrobić. Są lewa zamak. No i co ja z nią zrobię? No. Ale co, chcemy ją wziąć, czy co? Ale zamak wrogi jechał. A,
Nie no, co ty. Nie będziemy ryzykować, kurde, walką. U nas teraz jest... No, nie no, ja nic nie widzę, naprawdę, ja nic nie widzę. Trzeba jechać do Gunstora, sprzedać coś i kupić Nocto. Na przychody, a nie chcesz się strzelić. No właśnie, ty. Ale to nie o to chodzi, to chodzi o to, że wiesz, ta przygoda, tu wpadamy, nie, czy cokolwiek, ja nie widzę typów w ogóle, do których strzelam, no co to za przygoda? No, to gama. A tak to patrz, podjeżdżam pod Nocto, mamy bazę na środku, ciągle jest przygoda, ja mam Nocto, fajna przygoda. A gamę zwiększałeś? No nie, chcę mieć mleka na ekranie. Nvidia nie działa. Nie, Nvidia, tylko czekaj. Ja mam ekran, teraz dałem pod gry i on jest taki rozjaśniony, ale to i tak wiele nie pomaga. Nie mówiąc o tym, że jak światło świeci w przednią szybę, zobaczcie sobie z pierwszej osoby, to kompletnie nic nie widać. O, czekajcie, ale mam jasno teraz, jak sobie monitor rozjaśniłem. A co z pierwszej osoby? Co z pierwszej osoby, jak na szybę popatrzysz, to jest koniec świata. Co powinien zrobić? Aha. Bo ja jedynie do wrocie z Filipin, no kurde. Zaraz, chwila, nie wchodź we mnie, bo nie mamy... Nie wchodź w niego, bo to jest live dla ten... dla młodych też. No w sumie po 22 już. Weźmy się po północy nawet. Niby tak, kurde, nie chcę mi się pod... Proszę was, nie chcę teraz brać ścian. Będziemy wracać, to się coś zgarnie. Będziemy zbierać ściany, a na koniec nas coś zabije. Strasznie mi ta arma coś zrywa na tym kompie. A to przecież nie ten, co się zepsuł. Eru, to się nie ma co dziwić. Eru, mówi, że mam Zeza, proszę bardzo, wyrzucam ci RPGa. Jeden pocisk. Popatrz, jaka taka ściana, dobra, to... O, co to za akcja tu jest w ogóle? A nie wiem, czy ja mam taką prędkość. Ja mam. O stary, mam się w niego wrypać? Czekaj, nie, nie, możecie strzelać? Możesz strzelać? Ząbek, z prawej? Czekaj, czekaj, czekaj. No, ja go muszę wyprzedzić, ale nie dojadę. Dojedziesz do niego? Dajesz. Wal. O kurde, wjechał chyba pod nas. Rozwalił mi koło. Idę. Dobra. Swój samochód weź. Nie mogę, bo nie jeździ. Jezu, wsiadaj. Coś się zepsuło chyba. Zabiłeś. Zabiłem go? Tak. Nie wierzę, że go zabiłem, przecież nawet go nie trafiłem. Dajcie zobaczyć, czy coś miał. No i kurde, tyle, patrzcie, jak to robią profesjonaliści. Ktoś jest pod bazą. Poczekaj, koły. Masz tą naprawę? Ja już robię. No to kurde, to dobrze, bo już myślałem, że ja... Ktoś jest pod bazą, słyszeliście? Tak, słyszeliśmy. Zabij. Ja go nie widzę. Że jest w bidesku zbrojnym i wcinam magazynki, jak przerzucam sobie, to z niego. No i co? Mamy to. No i kurde, przygoda. Jedziemy dalej. Zebraliście tego typa, czy go olaliśmy? Dobra, ja się wychylę, obserwujcie. Weźcie się gdzieś, wespnijcie. Jesteście na tych, na miejscach strzeleckich? Mhm. Wiesz, kurde, ja może jeszcze kogoś zastrzelimy. Kogo? Kongo, zamknij mordę, Gimbie, to nowy sub! Dzięki! Co? Dzięki, kurde, za suba, Mr. Kongo. Nowy sub taki. Dzięki, Mr. Kongo, widzisz, motywujesz ludzi, żeby subowali. Z lewej. Mhm. Właśnie do bunkrów. Kierunek 160. Na bunkry. 160. Na bunkry, tam jest akcja, my jedziemy po Nocto. I ej, co tu teraz? Niby jest znaczone mapy bazy. Widzisz, to nie będzie akcji w bazie, a tu... No ale co, ja mam tam się kisić w niej, no naprawdę, nie czuję tej bazy, wiesz? Ale ciągle non-stop coś było, no taka była przygoda. Non stop. Ej, czy mi się wydaje, czy tam po prawej jest baza jakaś? Dużo. Ja już widzę, jak my umieramy i nie możemy się zrespić i ty mówisz, że w najbliższej wiosce mnie wywala, kurde... Reaper, widzisz to? Przed nami koleś. Oh fuck. Stój. No, dwóch jest. Wal po prawej. Znaczy, stój się. Oj, zginąłem. Ale mój samochód sam jeździ, może iść przejadę jeszcze. Zrobiłem jednego. Drugi jeszcze jest. Czemu nie strzelałeś z tego siedzenia, pasażera? Ja wysiadłem. Zabiłeś tego przy bazie? Obiłem. Zabiłem jednego. Przebiegał na lewo. W lesie? No. Gdzie jest drugi? Bardziej dobry chyba był. Bo was tam, bo nie obydwoje, wiecie, biegli 10 metrów. Wiesz co, ja tam będę tam podbiegał. Gdzie był drugi? Nie wiem, czy oni nie są na naszej Reaper, plecach. Powiem ci, powiem ci, że on był zaraz obok. Znaczy, może cię nie widzi, może jest ciemno, wiesz? Podejdź i spróbuj nas może podnieść. Jest tu. Masz go? Bólu mnie na ty, ale jej. Koniec naszej przygody, kurde. Ale jednego czemu zabiłem. Ja rozdzieliliśmy, dlatego. No i co my teraz możemy zrobić? Ja dam random i zobaczycie, gdzie mnie wyrzuci. W bazie. Ale ktoś... Masz jeden down. Jeszcze jeden był.
Drugi przebiegał na lewo bardziej. No bo ja mam jakieś gnioby tutaj. Nie wiem, ja ich stąd nie widzę, bo jest za jasno w bazie. Mamy gdzieś apteczkę. Czernogórsk? Nie no, w Czerno się teraz pić, to bez sensu. No my tu w Czerno z samochodem jedziemy z elementami. No, no jasne. To ci możesz... Czekaj. No ale jadam random, bo jak się w Czerno no, zreszkuje, to będę... Ząbek. Czekaj. No i czekaj, patrzę gdzie mnie Eru, kurde, obok was zreszkuło. No i zobacz, tak bardzo daleko. Ale co ty chcesz no, zrobić, stary, ząbek? No jak, to nie jest to bardzo daleko, wiesz jak daleko nas zrespiło, stary, 4 ząbek. Kilometry. Ja wiem, czekaj. Przesadzasz. A co ty chcesz zrobić? No nie przesadzam, tylko ci mówię, co mam... Zrespiło się nic nie widzę. Do najbliższych teammate'ów, czyli ludzi w Czerno. No. Nie, my, to wcale tak nie respi. My z Czerno mamy 4 kilometry. Zobacz, masz samotną misję. Ja też mam 4. Po twojej lewej, albo geocache się przytomu. Pojawiło. Geocache masz koło siebie. No geocache masz koło Widzisz, siebie. Widzisz, jak się idealnie respisz? Wy chcecie, żebym ja kurde... Nie, taka baza nie może być. To już wam mówię, że to tak nie może być. No to pakujemy znaczy, się, znaczy, wy możecie, gdzie chcecie miasta. Bazę budować, bo to jest wasza baza, ale ja po prostu... Jeśli chcemy, żeby na tym live'ie się coś działo poza moim umieraniem i... na no, ogólnie naszym umieraniem i jeżdżeniem do tej bazy z 5 kilometrów, to ona musi stać gdzieś, gdzie się coś dzieje i gdzie się da zrespić. Na lotnisku. Zabieramy przedmioty i do którego miasta mamy jechać? No na nie lotnisko. No, wymyślmy, no zastanówmy się wspólnie. No nie wiem, coś co jest na środku, no nawet jakiś, nie wiem, Wisznoje, to jest za ten... Tam gdzie żeśmy byli było spoko, tylko tam są strasznie duże pola dookoła. Bo na takiej skarpie, wiesz? Nie wiem, jakaś szachówka, bo jest otoczona lasami. No to trzeba poszukać takich rzeczy i wtedy Mogileczka. Możemy się spokojnie rozkładać. Wiecie, no coś co jest blisko środka i najlepiej, żeby było w mieście, bo wtedy będziemy się mogli respić. A no głową no niedaleko jest Gunstop. Trzeba przyjechać i zabrać to wszystko. Ja wiem, Sudzy Kisiel, że ludzie to lubią, że jak umieramy, ale wyobraź sobie, że jak się respimy i umieramy non-stop, to jest super, to jest najlepsze. Wyobraź sobie taką sytuację, to tylko osiągniemy. Mogąc się respić w miejscu śmierci. Bo najlepiej jakbyśmy w ogóle nie umierali. Dobra. No właśnie, tak jak teraz. Minęliśmy właśnie urala. Przecież Wisznoje nie jest fajne, tak? Wisznoje się nie nadaje. To powiem ci od razu. Bo z jednej strony masz straszną skarpę, a z drugiej strony znowu wzgórze, nie? Także... No najlepiej być na wzgórzu, no. No najlepiej być na wzgórzu. Tak jak no to zastanówmy się, gdzie są jakieś na wzgórzu, kurde. Na wzgórzu albo na równej powierzchni, tylko żeby były, wiesz... Las do was jadę z elementami bazy. No to super. Dwie ściany, dwa bloczki. No i co, gdzie są ci przeciwnicy? Nie ma ich tu. Nie na tym, ząbek. Atakowali bazę i... Ząbek nie na tym. Kurde, ale powiem ci, że w tym... No a co z tym Gugłowym? Ono też było na wzgórzu, nie? A koło Rogowa? Miasto samo Gugłowo, miasteczko jest na wzgórzu. Umrę z tego, z głodu, Gugłowo. No jest sama wiocha na wzgórzu, tam gdzie żeśmy ostatnio... No wiem, no i co? Tylko musielibyśmy ją obudować jakoś. No tak, no przecież żeśmy nie zdążyli jej przenieść. Moim zdaniem Gugłowo to jest kurde dobra opcja, bo jest przecież blisko Gunstora. Fajnie tam było, no. Ja mogę nie takie wiem, budowle budować, wiesz, wszędzie, tylko... Bo gdzie, no? Trzeba mieć miejscówkę. Dobra, zaprosili. Jak mamy takie bunkry... Kurde, się no... Ja robię bunkry na wysokości, z których nawet jak wbiją do środka bazy, to możesz się bronić, nie? No i to jest zajebiste, nie? Takie handmade bunkry. Powiem wam, że jadę do tego geocache'a, ale to będzie trwało rok, bo ja jadę 10 na godzinę. Ja jestem przeciwnik lasu. Zaraz wam mówię, ile? 140... Jak tam... Kto jest w bunkrze? Bullion. Ja jestem Bullion, tak. Bullion, tam gdzie Helga. Widzę. To tam są takie krzaki przewrócone i on tam tak, siedzi. Trzeba było tam się podejść jakoś. Wisznoje, chyba że w Soborach gdzieś. Sobory to też moim zdaniem jest dobra opcja. Zaproście. Ale Sobory są chyba za duże, wiesz co? Tak mi się wydaje. No, Sobory są za duże. Nowy Sobór nie jest taki wielki. Gugłowo? No nie, no moim zdaniem Gugłowo jednak to jest najlepsza opcja. No tylko, że tam mamy Mordor, no ale to no, na to liczymy, dlatego nas jest tylu, nie? Minąłem z głodu. Tylko wiesz co? Problem jest taki, że my się pewnie z tą bazą znowu nie zdążymy rozłożyć, ale już nas zaatakują. No, pewnie no bo tak. Tam jest Gunstor, ale jak tam wjedziemy szybko na wierzch i nie będzie tak jak ostatnio, że ja buduję z kimś tam jeszcze budowałem, a reszta tam walczyła z helikopterem, no to wiesz... Dalibyśmy taki... radę, mówię. A na południe od Gugłowa jest jakiś budynek. Kongo ma grupę bodajże. Ale... Kto mu dał grupę jakim? Sama nie, przeskoczyła sama na nie. Sama przeskoczyła. Kongo. On ma bunkry są... tutaj obok mnie. Czekajcie, tam głos Kongo. Podnoszę go. Kongowi. Podnoszę Kongo. Panowie, uważajcie.
Odwróćcie teraz, bo jak mnie coś szczepnie, to in roz. Halo, halo, czym ty jedziesz? Ta prędkość raski. Powiem wam tak, jadę jakimś kurde starożytnym pojazdem rosyjskim. Z dołu. Jeszcze chyba kurde Egipcjanie nim jeździli. Jak wozili kamienie. Kongo, jesteś? Jest już. Pek leży przy łazie na dole. Ale jak jest? To nie zaprosił, zaprosił mnie do grupy. Ja spróbuję ożywić, ale nie wiem, czy mnie zabije. Nie, on jest awk. On jest awk. On jest awk, on poszedł. Nie możemy, poczekajcie. A nie mogliście go poprosić, żeby wyszedł z grupy, by przekazało komuś, kto jest aktywny i ten. Dostałem. Trzeba tak było zrobić. Dobra, to ja zrobię nową grupę, wyjdźcie z tamtej po prostu. Ząbek, podnoszą cię. Dobra, wychodzimy z grupy, uwaga. Nie zabijcie go i mnie podnieście. A, nie działa przy tym. Przyjdźcie. Bartek jest z nami, rozumiem, tak? Ej, mission ended, mam nadzieję, że to nie ta, do której jadę, no nie, no dobra. Dobra, proszę. Poczekajcie, aż światło na niego. Już zapraszam. I go zabijcie. I odejdźcie od fury. Będę co chwilę sprawdzał, jak będziecie zmieniać grupę, nie? Ja pierdolę, czym ja pojechałem, trzeba było szukać czegoś innego, no przecież nie dojadę. Nie no, padł, biegnę z buta. Padł, jeszcze jeden na stole. W dupie to mam. No jak, tylko Denis był. Biegnie typę, widzę go. A, dobra. Boże, zero żarcia się naprawdę źle gra. To niech mnie jeden podniesie. Ząbek, tak, jadę jakimś teraz. No tak było, kurde. Ząbek, podnoś. Ja cię podnoszę, on osłania mnie. Powiem ci co, że mamy takie zasieki, że nikt tu nie zdejmie. Chyba, że jakiś ultra sniper. Wychyla za krzaka. Wiesz to, że nikt się nie zdejmie, to jest jedno. Dobra, trzeba jeszcze też ściągać ludzi z, wiesz, co cię atakują, tak. Nie? Kierunek 205. Ja go widzę. Ja wiem, gdzie on są jest. Są w glinie, jesteś tak, jesteśmy w zielonych. Wiecie co, ja wyjdę z tej grupy. No już tak? Cię zaproszę, jak ty ja mam taką broń, że go... Ale jak ja mam wyjść? Jak się wychodzi z grupy? Ty, zamach. Ruba. A to już zostałem, sam w ogóle w grupie zostałem. Patryk, jak o Boże, Patryk, akcept invite. A nie, Patryk mnie zaprosił, co to o co chodzi? Nie, no. A Patryk jest sam, kto mnie miał zaprosić do grupy? Proszę. Boże, Patryk, Leaf. No to nie widzę, żebyś mnie zapraszał. Już cię zapraszam, tylko nie miałeś możliwości, bo cię nie było. Dostałem od kogoś, lecisz chyba. O ty, kurde, miły kanał mnie, kurde, za, na jedną nie, osobę hostuje. Dzięki miły kanał za hosta. O fuck. Nie mam. Czy bezłuskowe to są kurde ślepaki? Aha, nie, ktoś mi powiedział wszystko. Strzelałem gdzieś tam to do ząbka i to rynku. Dobra, nice. Ty, kto tu jest? To jest Kongo. Dobra, panowie, pakujmy to powoli do tych zamków. Pewny jesteś? No to patrz, zobacz. Ząbek podnieś. Ja tu leżę na dole. Wiecie co, ja już idę do Wiśnoje. Ja was nie mogę podnieść, wy się odrodzicie, tak czy co? Ja was nie mogę podnieść. O fuck, ale zajebisty kurde. A dobra, o fuck. Może podnieść. Ja mam najlepszą skrzynkę znalazłem. Wszystko w niej jest. Zresztą wezmę półciężarówkę, pojadę do miasta szukać żarcia, bo... No, mi też by się przydało, mam 10. No, chodź ze mną, bo jak umrę, to mnie podniesiesz. O kurwa. Kolej się przede mną. No i mnie zajebał, bo miałem jakiś pistolet, no i koniec. Wszystko było w tej skrzynce, wiecie? Snajperki, kurde, no kto? Marzenia się mogły spełnić. No gówno się nie udało, bo koleś patrzy, idzie przede mną, a wiesz, a zamiast wziąć karabin najpierw w łapę i być przygotowanym, Reaper, mógłbyś sobie wyciszyć mikrofon, jak klepiesz w klawiaturę? To nic nie miałem, jakiś pistolet gówniany, wiesz, teraz trafiłem go... Teraz będziesz się mógł na nas zrespić, poczekaj. Kto to? Możesz się już na komorę, bo na mnie... Trafiłem go w jajca i nic to nie pomogło. Albo możesz się na Komarowo. No takie życie, kurde. Gdzie jest Komarowo? Czemu Kongo nam? Nie mogę się zrespić, ale weźmy was wrogowie. Weźcie tego typa, ściągnijcie. Bo ja nie mam. Jak to z Olcix jest ty? No. Hej, ale czekajcie, bo ja nie mam tego, nie mam grupy. Jestem a mogę grup. Rubarn, accept invite, dobra. Reaper, jestem. Dobra, sorry. Tak, Kongo już się podnosi, sorry. Dobra, jestem w jakiejś grupie. Boże, ty. Aha, umarłem. No i co ja mam z tym Komarowie robić? Patryk, uważaj, umarłem. A wprost z ciebie jest typ. To nie mam obok. Poczekaj, ej, zabijamy wszystkich, którzy nie są w grupie. No tak, ustalcie to i tyle, a tam ci niech się usuną z miejsca, kurde, zdarzenia, bo was ktoś inny zacznie zabijać w końcu. Znowu mam zbugowaną postać, mała seka. A co ci się buguje? No, biorę broń i z niego wszystko. No, zabijcie tego szkoła. Zmień slot. Robiłem to już trzeci raz. Miłe, ty wolno. Nie mam amunicji, nie mam magazynków, fuck. Nie ma tu jakiejś broni? Zabiliście go? Są trzy miejsca w tym furgonie, Reaper.
No dobrze, ale są... Spoko. No nie chcę wsiadać, bo szukam broni jakiejś, bo znów będzie akcja, że wysiądę i z pistoletem będę. Tak, wezmę te piaski, piaskowe paczki. O, jest, dobra. A czekaj, jak to zaproszenie do grupy? Patrz, jakie zarąbiste te wlazły. Fiber chciał to, mówię. Ale chyba są wszyscy. Dobra, mam Colta. Wiecie, że to był typ komas? Jeszcze jeden? No wiem. Wchodzę, czekajcie na mnie. Pa, pa, dzięki. Czekajcie, gdzie tu się nie da wejść, a tu? Dobra, reloguję się. O, jestem, dobra. No jestem gotów teraz do przygody. To teraz weźcie bazę naszą, zacznijcie pakować do zamku. Musimy te przedmioty przenieść. Geocache, kurde. Ale był zajebisty ten geocache, naprawdę. Do dzisiaj żałuję, że go nie wzięliśmy. Znaczy, że go nie wziąłem. Do dzisiaj. Siema, nowy subskrybencie. Kurde. Taka przygoda. Ale musicie przyznać, że fajnie z tym telefonem zrobiłem, co? Czy nie? No, no i znowu ten szabeł jest. W lesie, tam, gdzie? Tam w lesie, tam przy naszej bazie. Garbus WT pisze, weź, dodacie Garbusa do grupy? To koło naszej... Jak ty kogoś znajdę, to pewnie. Ej, Erubar, nie jest taka jaskinia w samochodzie, to jest w ogóle opcja, że mógł odzyskać te itemy? Tak, tak, wystarczy, że czekasz. Ale na rozwalonym samochodzie, który płonął. A jak wybuch, to już nie odzyskasz. Ale itemy z samochodu, czy swoje itemy, czy o czym mówisz? Itemy swoje. Jak wybuchniesz w samochodzie, to się nie da. Serio, nie? Nie. No co ty? Nie da się, no bo postać spłonęła jakby, no nie, bo nie możesz wsiąść, żeby postać wypadła z niego. Tak. Dobra, powiedzcie mi, co robimy, co do których samochodów pakujemy? Wszystko do wszystkiego. Ty, na niego biegłeś, czy jak on cię zabił? Pleców niby. Czyli musiałem koło niego przebiec. Pakujcie te rzeczy, które są pobudowane, bo one są najważniejsze. Ale nie. Czyli... Dobra, to ja podjeżdżam cysterną. Tak, że to brały osoby, które opłacają. Jeżdżacie load in, kierujecie go na samochód i wtedy pakujecie. Bo inaczej to będzie... I co się dzieje? Ktoś do mnie strzela, no nie wierzę. No, ludzie strzelają. No, widzę skąd. Ten Shadow jest chyba. 120 około. Gdzieś w lesie siedzi. Sorry, mu na plecach jest chyba. Dobra, Bulion, no. Bierzemy gazika, jedziemy. Mister Kondo, chodź ze mną tutaj, chodź, ej. O! Tori go zabił? Jeszcze jeden jest. Fajna ta opcja, F1. No to jest masakra, bo my to musimy składać, bo jeśli wszyscy się zajmą strzelaniem, to ten, dobra, ja już składam. No właśnie, trzeba szybko to składać. Weź do tego, zapakuj. Do tej M-ki stanami. Ero, może tutaj wsiądziemy i pójdziemy na plecy. Załóż to na siebie, Kongo. Weź do tych skrzynek. Wyjdziemy. Podejdź do tych skrzynek i weź z nich stanami. Spróbuję podjechać jak najwyżej, wtedy wysiadamy. I załaduj M-kę i całe ubranie z nogami. Ktoś? Co tak buczy głośno? To się jedzie? To nasz samochód. Tylko uważaj, żeby go tam jeszcze koleś może być. No właśnie podbiegamy od strony was. Ty tak nic nie masz, żeby mógł go zastrzelić. Plecy robione. Kongo, tu były stonagi jeszcze w tym. Musicie dokładnie nam powiedzieć, gdzie on mniej więcej był. Tutaj, dobra, ja już mam zapakowana cysterna z tym, cysterna z wodą. Widzę. Jest już zapakowana. 9 sztuk. Tam gdzie Tori patrzysz? Tak. Ucieka. Gdzie mam odstawić zapakowany samochód? No, gdzieś w jedno miejsce też, wiesz. To tu go stawiam na pole, tak przy tym białym. Tori, gonisz go, czy co? Wy macie te dwa pozostałe samochody, już pakujecie do nich coś? Tak, pakujemy cały czas. Ale one są ze sobą stołowane? Które? Te? No. Nie. Widzę go. Gdzie jest? Nie są stołowane, leży. No, przez drzewo mnie zabił, ty. Widzę go. Masz już? Kongo? Ale to jest chujowy celownik. Oberwał. No to daj mi Kongo jeszcze. Mój strój. No, Malaki, typ Kongo. Kongo. Gdzie on jest? Nie widzę go. Przebieg tu na dół, do tych drzew. Już tą M-kę mi daj, Kongo. Ej, czekajcie, bo ja to zaczynam składać, żebym ja... Dobra, ten też już jest pełny, wiecie, chyba. Chociaż nie wiem, czekaj, zaraz jeszcze raz zobaczę. Nie patrz. Tu gdzieś w dół zbieg. Kongo, tą M-kę daj. Zapakowało. No tu leży. No gdzie? To nie jest to.
To co masz w ręce? Jest pode mną. To jest AUG. To gdzie jest? No, jeszcze się zapakował. Nie jest tu. Na jakim leżanka. Może to nie widzisz? Tu gdzieś krzaki te pode mną. To jest kurwa, to nie... Jest, ja chcę tu. M4. A, to... Dobra, brawo. Fakcie. Podnieście mnie teraz. Dobra, moi drodzy, zapakowałem, kolejny samochód jest zapakowany. Możesz je łączyć ze sobą, bo to jest... O fuck, nie! Czy ty wy to widzieliście? Tak, widziałem. Urwało mi tylko koło na szczęście. Co zrobiliście? Wywaliło mnie w kosmos. A patrzę na lewie. Co się kurna stało? No, czasami się zdarzają. Czasami się zdarzają, dzięki kurde. Powiem ci, że ja miałem taką przygodę z drabiną, bo to jest taka drabina, którą możesz postawić. To jest niby ta do przystani, co wychodzisz z wody. Jak ją postawisz, to pojawiasz się pod ziemią. Bartek wychodzisz do góry. Co ty gadasz? Tak, no. Jak ją nie mogłem jej złapać w ręce, dlatego na nią wszedłem i ją złapałem. I zacząłem z prędkością światła lecieć do przodu na niej. Masakra. To ta skrzynia mnie przewróciła tak swoją drogą. Dobra. To ale mamy zapakowane. Czy do tego też pakujemy, czy nie? Do tego, raczej do tego tutaj. Ten on ma 50 miejsc, ten. A tutaj, ten, tu, przy którym jestem, są, to zapakowałeś? Jedno do drugiego. Wiesz co, ja jadę do tego. Ale co jedno do drugiego? Jeden samochód do drugiego? A czy no, to trzeba dać. No nie, a jak wysadzi nam jakiś samochód? Nie wiem. Nie wiem, jak wysadzi. Dobrze podłączysz, to nie wysadzi. Jak podłączysz, to kogoś nie podnosi. Który tam lutuje, a nie podnosi? Powiem wam, że my nie mamy tu tyle miejsca, żeby to żeby to wszystko zapakować i tyle. Nie da rady. Bulian jeszcze przejedzie twoje zwłoki. Za dużo ten. Fajny jest ten dostawczak, on ma 50 miejsca, ciężarówka ma 60, a się porusza jak gówno. No, tylko wiesz, że dostawczak jak uderzy w cokolwiek, to wybucha? No niby tak, no. Czekajcie. Te duże ściany by się przydały. Moim zdaniem powinniśmy zaraz jechać. Ale tam jeszcze... Opakowane, czy? No nie, właśnie pełno miejsca, ale ja bym już jakąś ekipą zabrał i jechał, a... No bo co zrobimy? Jak zaczniemy teraz po jeszcze w zamaki, to tu zaraz nowi ludzie przyjdą. I tak będzie w kółko. No to ale niech już te zapakowane, niech ktoś połączy we dwa, da jakiegoś pick-upa naprzód, żeby można było szybko jechać. Nie ma już miejsca, fuck. A z tyłu będzie zamak transportował. I nie wiem, czy się da się pick-upem da tego? Da się zamaka pod pick-upa i będziesz zasuwał jak... Dobra, a mogę zamaka pod dostawczaka? Możesz. Tu nie można tylko czołgów pod samochody podpinać. Ale no dobra, możesz za to grać. No a jak nas coś wysadzi po drodze? No to stracimy, no. Wypadną itemy. Ja odbierę później, bo tu ludzie jak podują bazy, to nie wiem, jakoś nie spotkałem się, żeby zabierali itemy tak dużo. Dobra, moi drodzy widzowie, zrobimy sobie krótką przerwę reklamową, a po przerwie wyruszamy w ten, a po przerwie wyruszamy na kurde jazdę. No dobrze, ja tu mówię. Będziemy jechać konwój robić. Tak więc 3 minutki przerwy, 5 minutes break i zaraz do was wracam. Konwój.